Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Chodźcie, pokażę Wam, o co chodzi w hybrydzie typu plug-in. Podstawą rozmyślania, rozważania o hybrydzie typu plug-in czy o elektryku jest własny punkt ładowania w garażu. Wallbox, skrzynka elektryczna z masą bezpieczników i zabezpieczeń, koc gaśniczy, gaśnica, wyłącznik awaryjny, jeszcze awaryjnie mała siła. I proszę bardzo, to jest najlepszy dowód na to, że można taką stację powiesić w hali garażowej. Jestem właśnie po pierwszym ładowaniu naszego plugina. Ładujemy do 100%. Włączamy tryb albo automatyczny, albo hybrydowy. Zostawmy automatyczny i w trasę. Pierwsze 100 km w trasie w trybie automatycznym i spalanie 5,3. Co ważne, nadal mamy 34 km zasięgu jazdy w trybie elektrycznym. Czyli ponad połowa akumulatora. Kilometrów jazdy drogą ekspresową, spalanie 5,3. Dobra informacja jest taka, że nadal mamy ponad połowę akumulatora, cały czas jazda w trybie automatycznym, czyli samochód sam decyduje, czy jedzie w trybie elektrycznym, czy w trybie hybrydowym, tak jak w tej chwili. Jedź dalej prosto. 144 km, spalanie 4,5. Niewiele poniżej połowy akumulatora. Zasięg w trybie elektrycznym jakieś 16 km. Słucham? To jeszcze jedź trochę będziemy mieli prądu na drogę powrotną. Skończył nam się zapas energii w akumulatorze, więc jedziemy w trybie hybrydowym. Tutaj mamy spalanie ze 100, prawie 80 km, 4,2. A tutaj od startu 13 km, raczej tak jak widać, około 40 km na godzinę. Mamy spalanie 4,2. Bo rozładowany PHEV to po prostu HEV, czyli rozładowana hybryda typu plug-in to tak naprawdę hybryda, bo samochód nadal jedzie w trybie hybrydowym, sprytnie przełącza sobie między silnikiem elektrycznym, spalinowym. A chyba tu mieliśmy w lewo skręcić. To pojechaliśmy prosto. Tak wygląda przepływ energii w trybie hybrydowym. Piękna polska złota jesień. Zakaz wyprzedzania, proszę bardzo, mamy zakaz wyprzedzania na zegarach. Koniec zakazu wyprzedzania. Proszę was czytać. Odpuszczenie gazu gasi silnik spalinowy. Ładujemy akumulator.
dobra informacja jest taka, że nasz układ hybrydowy, a raczej komputer, steruje tak tym układem, że cały czas mamy około 15% naładowania akumulatora, co sprawia, że cały czas mamy dostępne 183 konie i co najważniejsze 265 Nm, bo to jest właśnie moc układu hybrydowego w tym samochodzie. Moc czy moment obrotowy układu hybrydowego w tym samochodzie. No i właśnie o to chodzi, własna ładowarka. Zobaczcie. Za 2 godziny 55 minut ponownie będziemy mieli 63 km zasięgu w trybie elektrycznym. I o to chodzi. Ładujesz samochód z własnej ładowarki w garażu w nocy. Najlepiej, bo wtedy jest najtańszy prąd. I później po mieście śmigasz na prądzie. I proszę bardzo, w przypadku Niro Phewa mamy 1 km zasięgu w trybie elektrycznym, ale przy wyjeździe było 63 km. Kia. Movement that inspires.